No dzień dobry. No i mamy następnego bzyka, czyli materiał nagrywany podczas jazdy w samochodzie. Oczywiście, żeby sprawa była jasna, ręce mam na kierownicy. Rozmawiam tylko, więc nie mam zajętych dłoni. Wszystko jest zgodnie z przepisami. Jakby ktoś tam się chciał przypieprzać, to co? To przecież podczas jazdy można rozmawiać. Więc ja sobie teraz tak właśnie rozmawiam. Okej, okay, odnośnie tego przypieprzania, to rzeczywiście tam czasami pod filmami różne historie się zdarzają. Niektóre z nich usuwamy, ja to mówię szczerze zupełnie. Zwłaszcza te, które pod naszymi postami próbują dotykać innych niż my ludzi. Czyli jeżeli pod postami znajdują się jakieś krytyczne uwagi naszych przemiłych i przeuroczych, przekochanych hejterów pod naszymi osobami, no to my jak najbardziej jesteśmy na to przygotowani, ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, że publikując jakieś filmy, ktoś może zauważyć, że mam odstające uszy, zeza, nieuczesany jestem albo po prostu mam krzywe zęby. Taki jestem. Zdaję sobie z tego sprawę, pokazuję się taki na co dzień. No i jakby akceptuję to, że komuś się to może nie podobać. Ale jeżeli ktoś pod naszymi filmami zaczyna dotykać innych obszarów, innych ludzi, no to w tym momencie uznajemy, że taki post, taki komentarz jest niemerytoryczny w stosunku do materiału, który opisuje i go po prostu usuwamy, bo po cholerę ma się znajdować pod filmem. Jeżeli hejt czy tam komentarz dotyczy materiału, czy wyglądu osoby, która jest na materiale, oczywiście jak najbardziej. Nic nie stoi na przeszkodzie, niech sobie to tam znajdzie się, niech sobie ktoś tam znajdzie ujście jakieś, jeżeli w inny sposób nie potrafi, no to jak najbardziej. No, od tego jest Stresura Matrix. Ale o czym dzisiaj? Otóż słuchajcie, ja jeszcze nie jestem tak do końca postawiony na nogi, jeszcze mnie tam gdzieś coś trzyma, jeżeli chodzi o tą moją przypadłość zdrowotną. Ale już jestem na tyle aktywny, że odbyłem kilka sesji indywidualnych, rozmów takich, na które się można umówić z nami, na których to rozmowach my między wierszami doszukujemy się różnych informacji o osobie, z którą rozmawiamy, bo podczas takiej rozmowy osoba, która z nami rozmawia, może wymyślać, może próbować nie odpowiadać na pytania prawdą, może nawet w ogóle nie odpowiadać na pytania. I to w ogóle nie przeszkadza w takiej historii, żeby można było się doszukać między tymi zmyślonymi historyjkami prawdy o tym człowieku, bo przecież jeżeli ktoś umawia się na taką rozmowę indywidualną, to chce się o sobie czegoś dowiedzieć. Chce się dowiedzieć, dlaczego w jego życiu zdarzają się takie sytuacje, dlaczego ma takich partnerów, dlaczego ma taką pracę, dlaczego takie, a nie inne sytuacje go denerwują. Dlaczego tak trudno jest mu cieszyć się z tego, że się jest, że się osiąga pewne sukcesy, że nie potrafi celebrować nawet najdrobniejszych rzeczy, że czeka na te duże i dopiero wtedy gdzieś tam na moment przed śmiercią może będzie celebrował. Tych wszystkich rzeczy można się dowiedzieć podczas takiej rozmowy indywidualnej. I rzeczywiście na kilku ostatnich rozmowach indywidualnych padł temat podążania za białym króliczkiem. Co to jest podążanie za białym króliczkiem? Otóż w momencie, kiedy za bardzo nie wiadomo, co w życiu robić, jest taka degrengolada spowodowana tym, że nie za bardzo widzimy sens naszego życia i cały czas czujemy coś w rodzaju dyskomfortu jakościowego, no to pierwszym pytaniem, jakie należałoby sobie zadać, to to, jak chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało. I tu zaczynają się schody. Ponieważ w momencie, kiedy z mojej strony pada takie pytanie do człowieka, z którym rozmawiam, odnośnie tego, jak on by chciał, żeby wyglądały te rzeczy, z którymi teraz ma problem, to on nie wie. Jak chciałbyś, żeby wyglądała twoja praca? Jak chciałabyś, żeby wyglądał twój związek? Jak chcielibyście, żeby wyglądały sytuacje, które możecie celebrować? No i nagle jest takie zaskoczenie, że co, takie pytanie może paść? I mało tego, że na takie pytanie nie ma odpowiedzi. Oczywiście tak, to jest zupełnie naturalne, że w momencie, kiedy człowiek żyje w takim kołowrocie związanym z lojalnościami wobec historii z jego życia, to zapomina całkowicie o sobie, ale zapominając o sobie, zapomina również o tych rzeczach, które sprawiają mu przyjemność, satysfakcję i są budujące. Czyli zapomina o tym, kim chciał być,
jak był dzieckiem, zapomina o tym, jak wygląda miłość i zapomina też o tym, jak należy mieć szacunek do siebie i każdy, ale to dosłownie każdy, nawet najmniejszy, najmniejszą sytuację, z której jesteśmy zadowoleni, czyli najmniejszy sukces, należy celebrować, czyli przede wszystkim go zauważyć, a potem się cieszyć, że zaistniał. Czyli w momencie, kiedy my mamy taką sytuację, w której nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co spowodowałoby, żebyśmy się lepiej czuli, bo jesteśmy już na takim dnie, w tak głębokiej, czarnej szczelinie między pośladkami, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić nic, co byłoby w jakikolwiek sposób pozytywne. Co należałoby wtedy zrobić? Otóż ja kilka razy znalazłem się w takiej sytuacji i na całe szczęście miałem już wtedy do dyspozycji autohipnozę. Bo tą autohipnozę w moim życiu poznałem dosyć wcześnie i w momencie, kiedy miałem takie sytuacje, w których nic mi się nie chciało i nie widziałem sensu życia, zawsze mogłem znaleźć chwilkę czasu na to, żeby wprowadzić się w ten stan autohipnozy, czyli ja o tym będę mówił na warsztatach 13 marca, w jaki sposób wprowadzić się w taki stan, w którym my tylko wiemy, że jesteśmy. Nie czujemy nic poza tym, że mamy świadomość. I w tym stanie będąc, możemy wysłać tak zwaną intencję, dowolną. Intencja może brzmieć: chciałbym znaleźć sens mojego życia. Koniec, kropka. Wypowiedziane słowa, nie zastanawiamy się dalej nad tym, czy coś do nas przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy będzie jakaś podpowiedź, czy nie. Wprowadzamy się w ten stan autohipnozy, wysyłamy intencję, wychodzimy z tego stanu i zapominamy całkowicie o tym, co robiliśmy. Intencja została wysłana. I co wtedy należy robić? Otóż, jedyne, co nam pozostaje w momencie, kiedy jesteśmy w tak zwanej czarnej szczelinie między pośladkami, to poczekać, aż ruchy prepistalistyczne jelit, nigdy nie jestem w stanie tego powiedzieć, znaczy te takie ruchy robaczkowe jelit, wypchną to gówno, którym jesteśmy, z tej szczeliny, w której jesteśmy. To będzie się działo automatycznie. Jak to się będzie działo? Ano będzie się działo tak, że my będziemy musieli podążać za rzeczami, które musimy zrobić. A więc codziennie musimy rano wstać. Bo jak nie wstaniemy, to będziemy leżeć w łóżku. A jak będziemy leżeć w łóżku, to w pewnym momencie dojdziemy do wniosku, że i tak musimy wstać. Bo albo nam się zachce siusiu, albo kubkę, albo piciu, albo amciu. I trzeba będzie wstać tak czy siak. Czyli podążamy za tymi sytuacjami, które musimy zrobić. A więc musimy wstać, musimy zjeść, musimy zarobić na to, żeby zjeść. Są to czasami takie sytuacje, że jesteśmy zmuszeni do zrobienia jakichś rzeczy związanych na przykład z papierologią, czyli przyszły do nas jakieś pisma. Trzeba je otworzyć, bo jeżeli one do nas przyszły, to znaczy, że są kierowane do nas. Nawet jeżeli wiemy, że tam są informacje, które nie są dla nas zbyt korzystne, to taki list trzeba otworzyć, trzeba go przeczytać i trzeba podjąć działania. Jeżeli w naszym otoczeniu zdarzają się rzeczy, które wymagają od nas działania, to spróbujmy ich nie ignorować, bo nigdy nie wiadomo, co nas doprowadzi do odpowiedzi, którą sobie zadaliśmy podczas medytacji, czyli jaki jest sens mojego życia. Czasami wizyta w ZUS-ie, w jakimś biurze, w urzędzie skarbowym, u komornika czy u dentysty jest w stanie zmienić w naszym myśleniu wszystko. Everything. Tylko musimy to zrobić. Musimy podjąć to wyzwanie, musimy tam iść, musimy zrobić rzeczy, które są do zrobienia. To jest podążanie za białym króliczkiem w przypadku dresury Matrix. Czyli w momencie, kiedy rzeczywiście znajdujemy się w czarnej szczelinie, głębokiej czarnej szczelinie między pośladkami, jeszcze nie wiadomo u kogo, to jedyne, co nam pozostaje, mamy do dyspozycji świadomość. Czyli wprowadzamy się w stan, w którym spotykamy się tylko ze świadomością. Zapominamy o Bożym świecie, nawet o tym, że mamy ciało i w takim właśnie stanie wysyłamy intencje. Te intencje mogą być różne. Na temat sposobu wyboru intencji też będzie na warsztatach. Być może nawet na naszym spotkaniu 19 marca w Częstochowie też chwilę powiemy, bo będzie spotkanie Tresury Matrixa, takie jak to dawniej bywały.
Lody jak dawniej, czyli Tresura Matrixa jak dawniej. Spotkamy się z Wami 19 marca w Częstochowie na Dekabrystów 41 na 10 piętrze, już sala jest zaklepana. I tam będziemy mówili o intencjach, że intencją nie może być coś takiego, że chcę mieć milion dolarów na koncie, bo to jest ma żadna intencja dla świadomości, która tak naprawdę nie wie, co to są pieniądze. Ona wie, co to są emocje, co to jest świadomość, co to jest wiara, co to jest miłość, co to jest nienawiść. Te wszystkie rzeczy to świadomość wie. Ale jeżeli my wyślemy intencję pod tytułem chcę mieć ten konkretnie samochód, to świadomość nie będzie wiedziała o tym, co to jest. Natomiast jeżeli wyślemy intencję chcę się komfortowo przemieszczać, mam problem z chodzeniem i chcę się komfortowo przemieszczać. I to jest cała intencja. Nic więcej nie potrzeba. Wysyłamy taką intencję i czekamy na to, co się wydarzy. I wtedy zaczyna się magia i zaczynają się czary. Ja doświadczyłem tego kilkadziesiąt razy w moim życiu, a nasiliło się to w momencie, kiedy zacząłem stosować tresury Matrixa w kontekście tego, co zadziało się w moim życiu. To jest wszystko na filmach i tak dalej. Okej. Czyli mamy podążanie za białym króliczkiem, mamy intencje. Mamy wzmiankę o moich warsztatach 13 marca, to już niedługo, w piątek, za tydzień. Mamy wzmiankę o spotkaniu Tresury Matrixa jak dawniej, czyli 19 marca. Będą warsztaty w kwietniu, o tym też są informacje. No i oczywiście nie mógłbym pominąć warsztatów Olega, które dotyczą neuroświadomości, a które ocierają się o ten stan tej autohipnozy, ale tamten stan różni się od tego, który ja proponuję tym, że tam zanurzamy się całkowicie w świadomość ciała, czyli tej fizyczności. I pytamy ciało, pytamy nasze ciało, czego od nas potrzebuje. To o tym właśnie mówi Oleg na swoich warsztatach, które polecam. Ok? Cóż, ja w tym momencie podążam za białym króliczkiem. Mam tutaj kilkadziesiąt dokumentów, które ostatnio mozolnie przygotowywałem, po to, żeby być może zrobić jeden z ważniejszych moich kroków w tym roku. Być może o tym kiedyś opowiem. Ale właśnie tak, właśnie jadę w tym momencie podążając za białym króliczkiem, czyli coś, do czego zbierałem się kilka lat. Dzisiaj być może rozpocznie się proces tego, co właśnie przez kilka lat chodziło mi po głowie. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak właśnie sobie gadam, różne pierdolety, jadąc w kierunku białego króliczka, który pojawił się właśnie w moim życiu. A żeby było ciekawiej, decyzję o tym, żeby zacząć robić ten proces, o którym myślałem przez kilka lat, podjąłem w momencie, kiedy jadąc na konwent wiedzy alternatywnej, wziąłem na pokład swojego samochodu jedną osobę. Rzadko to robię, ale jakoś doszedłem do wniosku, że być może jest to dobry kierunek. Bardziej, że ani ta osoba jakoś tam bardzo nie nalegała, tylko dała sygnał, że jest zainteresowana. A ja właściwie doszedłem do wniosku, że mógłbym to zrobić. Czyli nic mnie to nie kosztowało, ale z drugiej strony musiałem się zdecydować, że pozbędę się odrobiny dyskomfortu w samochodzie i zaproszę do tej przestrzeni kogoś. I podczas tej podróży wyjaśniło się bardzo dużo w moim życiu, a być może za chwilę też wiele się zmieni. Podążanie za białym króliczkiem to jest coś, co musimy zrobić i wymaga od nas decyzji, a potem konsekwencji, żeby to zrobić. To jest droga, po której my idziemy, którą nam podsuwa przestrzeń w taki czy w inny sposób, a my albo będziemy obrażeni na tą drogę, którą mamy do przebycia, twierdząc, że nie jesteśmy szczęśliwi, nie wiemy, po co tu jesteśmy i tak naprawdę to kurwa wszyscy są winni, bo ja to jestem i w momencie, kiedy pada pytanie, no co ja jestem? Co ja bym chciał? Kim bym chciał być? Co bym chciał czuć? To w tym momencie taki hejter otwiera szeroko oczy i jest zdezorientowany, że przestrzeń go zauważył.